pochwalony Jezus Chrystus. Tym starym chrześcijańskim pozdrowieniem witam wszystkich przybyłych pielgrzymów do naszej świątyni świętej Katarzyny Wolfsburgu. Witam pielgrzymów na czele z księdzem biskupem Janem Szkodoniem, który przewodniczy temu naszemu zgromadzeniu liturgicznemu. Witam wszystkich przybyłych kapłanów, kleryków, siostry zakonne i was, kochani pielgrzymi, wszystkie służby. Pielgrzymka to swoje stare kolekcje w drodze i właśnie Wolfsburg jest jednym z takich przystanków. Znajdujemy się w pięknym starym zabytkowym kościele. Życzę wam, aby Maria, której pielgrzymujecie, wdrażała wszystkim duchownym i świeckim te łaski, z którymi idziecie. A święta Katarzyna, święty Dominik, patron dnia dzisiejszego, niech również was wspierają w tych różnych ruszeniach. Wszystkim życzę szczęść Boże. Proszę za słowa powitania i za to, że nas przyjmuje ten parafii w tej świątyni. Święty proboszczowi, który zaczyna swą posługę w tej parafii, życzymy światła i mocy Ducha Świętego. Święty Boże, na nowym etapie kapłańskiej posługi. Przed chwilą znowu ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz prosił, żeby pozdrowić wszystkich uczestników pielgrzymki i podziękować księdzom, klerykom, siostrom, przewodnikom, wszystkim, którzy na różny sposób służą pielgrzymce. Wszystkim, którzy pielgrzymują, młodzieży, rodziny, osobne podziękowanie chcę wypowiedzieć wobec Góry Trudnościowej. Cieszymy się, że wśród nas jest opiekunami pielgrzymki, ksiądz Jan Przybocki. Chcę jeszcze pozdrowić osobę, biorąc do tego pielgrzyma, Józefa. Wielu lecimy do Boże, że stanę wybrzeżonego, wybrzeżonego grzechu Kościoła, który teraz w nowy sposób będzie służył sanktuarium Najświętszej Rodziny. Prosimy Matkę Najświętszą o wstawiennictwo świętego Dominika, patrona parafii i błogosławionego Jana Pawła II. Na ołtarzu są relikwie krwi Ojca Świętego, papieża Polaka. I te relikwie będą gdzieś niesione. W tej części pielgrzymki jest to wielki ten zaszczyt, wielka radość, wielkie zobowiązanie. Na początku Eucharystii, która jest zawsze centralną godziną każdego dnia. Uznajmy przed Bogiem naszą słabość i grzeszność. Prośmy o miłosierdzie dla nas, o miłosierdzie, nawrócenie dla wszystkich, którzy pogubieni są, skłóceni z Bogiem, z ludźmi, z własnym sumieniem. Niech Bóg w swoim miłosierdziu da nam łaskę duchowego uzdrowienia. Spowiadam się. Doprowadzi nas do życia pustego. Amen.
tutaj